Dwutlenek węgla jest obecny wszędzie, w powietrzu, w wodzie, pod ziemią, a nawet na innych planetach. Od kiedy udowodniono jego dobroczynny wpływ na organizm ludzki, z powodzeniem wdrożono go na rynek beauty i dzisiaj nazywany jest cząsteczką piękna. Karboksyterapia w pełni jest oparta na dwutlenku węgla, a najbardziej rozpoznawalną karboksyterapią na polskim rynku jest Julie. Pracę dwutlenku węgla w naszym organizmie można porównać do pracy pompy. Dwutlenek węgla, zwiększając ciśnienie w okolicy komórek tłuszczowych, daje sygnał do rozpoczęcia procesów lipolitycznych. Z drugiej strony nasila procesy natlenowujące nasze tkanki, a więc wpływa na mikrocyrkulację, odżywienie i lepszą kondycję tkanek. Dzięki temu otrzymujemy efekty w postaci redukcji celulitu, tkanki tłuszczowej, rozstępów, blizn czy cieni pod oczami. Dwutlenek węgla jest w pełni neutralny dla ludzkiego organizmu i odpowiednio wykonany nie niesie żadnego ryzyka powikłań. Inteligentny interfejs prowadzi operatora przez cały cykl zabiegowy. Od momentu wybrania problemu poprzez stopień jego zaawansowania, miejsca iniekcji, a także odpowiednio dobrane parametry zabiegowe. Podwójny system podgrzewania gazu sprawia, że zabieg jest maksymalnie komfortowy dla naszego klienta, a automatyczny system odpowietrzenia niweluje ryzyko powikłań do zera. Zabieg zaczynamy od dezynfekcji skóry naszego pacjenta, następnie wybieramy odpowiedni problem w zależności od problemu naszego klienta, odpowietrzamy system i przechodzimy do iniekcji. W przypadku UDA wykonujemy 9 iniekcji i jest to odpowiednia ilość dwutlenku węgla, żeby pozbyć się niechcianego celulitu. W zależności od problemu czas trwania zabiegu waha się między 5 a 45 minut. Wykonywany jest w serii od 6 do 12 zabiegów raz w tygodniu. Zabiegi karboksyterapii od lat nie wychodzą z mody, nie bez powodu. Jest cały czas duży popyt wśród pacjentów na tą technologię ze względu na jej skuteczność i bezpieczeństwo. Dodając do tego niskie koszta eksploatacyjne i fakt, że zabieg możemy wykonywać przez cały rok, mamy gwarancję szybkiego zwrotu inwestycji.